Rozmowy ostatniej szansy pomiędzy Tauron Wytwarzanie a Rafako mają odbyć się w najbliższym czasie. Sytuacja dotyczy sporu wokół naprawy bloku 910 MW w Jaworznie. Ten blok musi pracować, 6,5 miliarda złotych, to nie może pójść na zmarnowanie. Inżynierowie powinni ze sobą rozmawiać, a nie prawnicy. Te wszystkie noty księgowe, te jakieś finansowe sprawy, to jest wszystko w tej chwili bez sensu. Najważniejsze jest to, żeby tego wstydu na całą Polskę nie było, żeby ten blok po prostu w końcu uruchomić tak jak należy. W tej sprawie poseł PO Wojciech Saługa domaga się specjalnej komisji. Jak mówi, nie wierzy w zapewnienia ani jednej, ani drugiej strony i domaga się tego, aby prawda o stanie bloku wyszła na jaw. Wszystko w rękach rządu, ministra Sasina, premiera. To oni mają narzędzia i instytucje do tego, żeby pogodzić, chociaż nie wiem czy pokłócone, tak, ale zmusić strony do rozmów i do naprawy i wyjaśnienia wszystkich spraw, niedobrych spraw, które się dzieją wokół tego bloku. My posłowie chcemy zwołać wszystkich w jedno miejsce, staramy się zwołać specjalną komisję sejmową, gdzie prezes Tauronu, prezes Rafako, ale przede wszystkim minister Sasin siądzie i po prostu powie Polakom, jak jest, dlaczego ten blok nie działa tak jak należy i co trzeba zrobić, żeby go uruchomić w 100%. Poseł domaga się wyjaśnień od ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, który według niego jest najlżejszą osobą do prowadzenia mediacji pomiędzy spółkami.